Witajcie kochani z Wilna, słonecznego. Trochę nie wzięłam okularów, trochę świeci słońce mi w oczy. No niestety takiej pogody nie mamy cały czas. Od czasu do czasu pada deszcz i tego słońca jest naprawdę mało, więc wyłapuję takie momenty, żeby coś nagrywać. Jestem na dworcu kolejowym, z drugiej strony jest dworzec autobusowy, a tutaj jest portal. Jest to inicjatywa, która powstała dzięki współpracy Wilna i Lublina. I mieszkańcy tych dwóch naszych miast mogą się połączyć przez ten portal i na żywo, no na przykład pomachać jeden drugiemu i po prostu się zobaczyć. Uważam, że piękna inicjatywa, która jednoczy, prawda, a nie dzieli. Powstała ona przez to, że przez ten cały rok covidowy nie możemy na spokojnie podróżować. Z Lublina do Wilna nie jest tak daleko, więc podobno z Lublina dużo Polaków przyjeżdża tutaj do nas do Wilna. Teraz nie jest to możliwe, więc bardzo fajnie i fajna inicjatywa, żeby chociażby w taki sposób nas połączyć. No i teraz pójdę, zobaczę tam na żywo, czy będzie tam ktoś, więc jeśli oglądacie mnie z Lublina i jeszcze o czymś takim nie wiecie, więc znajdźcie w swoim mieście coś takiego, taki portal, który połączy Was z Wilnem. No a ja idę i zobaczę, czy ktoś tam jest z mieszkańców Lublina. No i bardzo chcę się przywitać i pomachać i przy okazji Wam pokazać. Czy da radę tutaj pomachać wszystkim? Zobaczymy. O, ktoś tam właśnie macha, jak fajnie! Bardzo fajna inicjatywa, słuchajcie. No bardzo fajnie, zobaczcie jakie fajne osoby, też dziewczyny tam przechodzą, machają. No piękna inicjatywa, super pomysł uważam, żeby zjednoczyć właśnie nasze dwa miasta, nasze dwa kraje i no ale super! Ale się cieszę, że coś takiego powstało. Kolejne miejsce, gdzie chcę Was dzisiaj zabrać, jest to plaża. Wiadomo, pogoda nie plażowa, ale specjalnie jadę w taką pogodę, bo wiem, że nie będzie tam ludzi albo będzie bardzo mało ludzi, żeby nagrać to miejsce, bo u nas wzdłuż rzeki Wili jest dużo miejsc takich plażowych, piknikowych i naprawdę urządzone są w tak funkcjonalny i fajny sposób, że bardzo chciałabym Wam to pokazać. No i co? Próbujemy tam jechać. Under my wings I can feel the air pulling me up as I leave you there. Return to the tune, I can hear them sing. Written like a poem but with broken wings. How can I love you? Jesteśmy już w dzielnicy Żirmunaj, Żirmuny po polsku, Żirmunaj po litewsku. Bardzo zielona dzielnica, bardzo blisko centrum. Zostawiłam tutaj auto trochę
dalej spacerkiem pójdę w tamtą stronę, no i tam będzie taka miejska plaża, którą chcę Wam pokazać. Przy ścieżce rowerowej są takie ławeczki, gdzie można sobie odpocząć. Tutaj już jest widoczna jedna część tej plaży. Jest tam boisko do koszykówki, a także tutaj siatkówka. Tutaj jesteśmy już na wejściu na tę plażę. Za chwilę pójdziemy. Widzę, że trochę ludzi jest, ale nie aż tak bardzo. Jak widać, można tutaj ćwiczyć, można się opalać. Jest to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym, czyli są wszystkie ścieżki porobione właśnie dla takich osób. Są, tak samo jest ubikacja, jest miejsce do przebrania się. No, zaraz Wam wszystko to pokażę. Tutaj można zaparkować rower. Nie wiem, czy słyszycie. Śpiewają tutaj bardzo pięknie ptaki. No i ogólnie tutaj już trawa wykoszona, jakieś tam roślinki są wsadzone. No, przepiękne miejsce. Idziemy zwiedzać. Zjazd na plażę dla osób niepełnosprawnych. Taka o ścieżka. Tutaj WC. Oczywiście jest dla osób niepełnosprawnych i to jest bezpłatne. WC. Tam widzicie, parę osób gra w siatkówkę. Tutaj jest plac do ćwiczeń. Na plażę prowadzi taka tutaj ścieżka drewniana. Myślę, że tak latem bardzo fajnie tutaj na boso sobie spacerować. Tam znajdują się ratownicy. No bo plaża i tutaj sporo osób w sezonie pływa. Tutaj takie piękne roślinki. Tutaj jest jedna z przebieralni. Jest ich tutaj 3 sztuki, ławeczki. Wszystko ładnie przygotowane. Jestem w środku przebieralni. Tutaj są haczyki. Można sobie coś powiesić. No i o, taki piękny widok. Taki plac zabaw. A tutaj taka ciekawostka. Zaraz bliżej podejdę i Wam pokażę. To jest tak jakby huśtawka dla osoby niepełnosprawnej. A nie widziałam tego aż tak dużo. Może na kolejnych plażach takich miejskich też to jest. Ja widzę po raz pierwszy taką huśtawkę i uważam, że super, super, że o takie osoby też się dba i o czymś takim też pomyślano. Kolejna fajna rzecz, piaskownica, która się zamyka i wiecie, ani psy, ani koty tutaj nie nabrudzą dla dzieci. Zona piknikowa, gdzie można sobie usmażyć coś na grillu. Jest sporo tutaj takich miejsc. Jak widać, świeżo pomalowane, chyba nawet w tym roku pomalowane stoły i ławki. I tam jest właśnie miejsce dla grilla. Nie trzeba ze sobą przynosić, wystarczy przynieść jakąś kratkę, na której można to usmażyć. No i tyle. Zaraz pokażę, jak to wygląda, bo to jest dość dobrego metalu zrobione. Tam on nad rzeką też kolejne miejsce. Zobaczcie, jaki fajny grill z takiego dość mocnego metalu. Bardzo wygodna rzecz. Tam para już piknikuje. No dzisiaj taka pogoda, że raczej mało osób tutaj jest, zazwyczaj tutaj bardzo, bardzo dużo osób przychodzi. Plaża, piaseczek oczywiście nawieziony, bo tutaj takiego naturalnie piasku nie ma. Tutaj jest kolejna przebieralnia, bardzo blisko wody. Woda w willi jest dobra, czysta i dlatego chyba wzdłuż całej rzeki, co nóż jest taka plaża.
i właśnie podobnie one są urządzone, są prysznice, które też Wam później pokażę. No a tam jest mnóstwo ławek pod drzewami, gdzie w cieniu można sobie usiąść. Zaraz podejdę bliżej wody i pokażę Wam trochę więcej. Taka ciekawostka, też chodzi o osoby niepełnosprawne. Taka ścieżka jest zrobiona aż do samej wody i tam w wodzie jeszcze też można sobie wjechać do wody wózkiem. Tutaj są piękne kamienie. No i przez to, że woda przez nie przepływa, to chyba słyszycie, jak pięknie szumi. Kaczuszki. Tam jest piękny pomost, który w tej chwili jest zajęty, więc pokazuję go Wam z daleka. Nie chcę się naprzykrzać ludziom z kamerą, przychodząc tak blisko. No a tutaj teren taki bardzo, bardzo zielony. Najbliższe jakieś takie bloki widać tylko w oddali. O tam. Wyobrażam sobie, jaki piękny widok mają ludzie właśnie mieszkający w tych wysokich tam blokach. Usiadłam sobie tutaj na tych kamieniach nad rzeką. Słońce powoli już zachodzi, ale zdążyłam jeszcze w takim fajnym świetle. Tak naprawdę to jest tylko jedna z takich plaży. Może w przyszłości będę mogła Wam pokazać trochę więcej. Może przyjedziemy tutaj też na jakiś piknik. Tutaj jest 10 takich miejsc na grilla, więc myślę, że jest szansa tutaj przyjechać i coś upiec. Ogólnie dzielnica jest bardzo fajna, bardzo zielona, tak jak wcześniej wspominałam. Były tutaj stare blokowiska, teraz są prowadzone renowacje, więc sporo z nich wygląda jak nówki. Między nami to jest dość taka popularna sypialnia Wilna, bo znajduje się bardzo blisko tutaj centrum, nad rzeką, zielony teren, bardzo przyjemny, spokojny. Tutaj niedaleko też kiedyś pracowałam, było moje biuro, więc w czasie przerwy obiadowej przychodziliśmy tutaj zjeść obiad, zamawialiśmy coś tam na wynos i przychodziliśmy tutaj, ale wcześniej, kiedy tutaj pracowałam, to jeszcze nie było to urządzone tak, jak dzisiaj to widzimy, ale ogólnie bardzo przyjemnie tutaj się przychodzi. Można przyjechać rowerem, można przyjechać autem, można nawet tak na upartego przyjść na piechotę z miasta, ale to już trzeba mieć kondycję do tego. Tutaj przyleciał gołąb. A, uciekł. Już uciekł, nie zdążyłam go pokazać. No idę teraz troszeczkę jeszcze tam w tamtą stronę, żeby może uda mi się z bliska pokazać ten pomost, a prysznicę. No ogólnie miejsce bardzo polecam, jakbyście tutaj byli na rowerach, to tutaj jest gdzie przyjechać, gdzie usiąść i zobaczyć, jak tutaj funkcjonuje takie miejsce u nas. Coś ten gołąb tutaj próbuje cały czas przyjść do mnie. Teraz znowu uciekł. No szkoda, bym mogła go tak z bardzo bliska pokazać. Chyba jest jakiś taki oswojony, bo widzę, że ludzie tutaj i kaczki, i gołębie podkarmiają, więc dlatego chyba tak się zbliżają i mnie się nie boją. No, kaczuszki sobie poleciały, no a ja idę w tamtą stronę, póki jeszcze jest światło i mogę spokojnie Wam pokazać okolice. Tak wygląda ten pomost z bliska. Zaraz pójdę tam, wejdę. Widziałam, że jest dość ruchomy, więc zobaczymy, jakie to jest uczucie tam właśnie. No, jest ruchomy. Czuję, jak pod nogami troszeczkę się buja na wodzie. O, tak to wygląda.
ten cały pomost drewniany. No i tutaj pokażę Wam jeszcze mniej więcej wielkość tej plaży. Słońce już zachodzi, więc światło jest coraz gorsze. No ale tak to pięknie wygląda. Nawet się rozpogodziło. Myślałam, że jednak złapie mnie dzisiaj deszcz. Tutaj jest woda pitna. Prysznice są na razie odgrodzone, ale widziałam, że ludzie i tak korzystają. No i obok są ławeczki, żeby można było sobie na spokojnie położyć swoje rzeczy. No i tutaj z tej strony też jest mnóstwo, jak widzicie, tam ławeczek, kolejna przebieralnia. O, tutaj cała plaża. Tam pod drzewami kolejne ławki, no ale sporo tam osób siedzi, więc no, spróbuję podejść bliżej. Wszędzie są śmietniki. No i ogólnie całe terytorium tutaj, całe to miejsce jest bardzo zadbane. Kiedyś tu były chyba dwie czy trzy takie ławki do siedzenia. Teraz jest o wiele więcej, no i tak spokojnie sobie można tutaj posiedzieć. No i tutaj, kochani, będę kończyła dzisiejszy filmik. Tak postanowiłam częściej się pojawiać, lepiej robić częściej filmiki i trochę krótsze, niż znikać na długo i czekać, aż tam trochę więcej się nagra. Więc co Wy na to, na taki pomysł, żebym częściej Wam coś pokazała, tyle że te filmiki będą krótsze. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jak tak, pamiętajcie o paluszkach w górę, o komentarzach. No i co? Życzę Wam miłego wieczoru, miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!